Cześć kochani, jesteśmy tutaj z Szymonem na 21. SEM-KRK, totalnym zlocie osób zainteresowanych digital marketingiem, marketingiem w wyszukiwarce. A Szymon na tym rynku działa od wielu lat, jest przez wielu uznawany za eksperta, dlatego korzystając z tego, że go spotkałem, postanowiłem zadać mu bardzo ważne pytania. Szymon, powiedz mi, jak ty, jako osoba z wieloletnim doświadczeniem, jak ty sądzisz, czy szybkość strony ma znaczenie? Jeśli tak, to jakie? Znaczy, ja powiem z perspektywy SEO-wca głównie. Powiem tak, Google bardzo mocno ciśnie w swojej komunikacji, w swoich oficjalnych dokumentach, żeby mocno się skupiać na szybkości ładowania strony. I o ile nie jest to taki czynnik, powiedzmy, liniowo przekładający się na pozycję, który jest bezwarunkowo krytycznym czynnikiem, uważam, że warto o to dbać z dwóch względów. Po pierwsze, warto dbać o to z perspektywy zachowań użytkowników, którzy prędzej czy później będą niejako swoim ruchem, swoimi zachowaniami głosowali na naszą stronę, Google to obserwuje. Po drugie, koreluje to ze współczynnikiem konwersji. Natomiast też nie ma co się dać zwariować, po prostu trzeba zadbać o to, żeby ta strona nie była wolna, nie odstawała od tego, co jest jakimś takim benchmarkiem, standardem rynkowym, żeby użytkownicy, którzy korzystają z tej strony, nie odczuwali negatywnych doświadczeń, żeby nie zwracali po prostu na to uwagi. Super. A powiedz mi, w Twojej praktyce jakimiś narzędziami konkretnymi się kierujesz, na jakieś zwracasz większą uwagę w mierzeniu tej szybkości? Nie. Znaczy, ja też w tym momencie nie prowadzę projektów tak operacyjnie, więc nie skupiam się na tym jakoś bardzo mocno. Google wprowadziło kilka metryk, które poza takim czystym czasem ładowania strony pozwalają lepiej zarządzać tą wydajnością, więc to raczej jest kwestia tego, w jakiej sekwencji ładują się te zasoby i jak to jest rzeczywiście odczuwalne dla użytkowników. Okej, dzięki. Kolejne moje pytanie również dotyczy dosyć mocno technologii. Konkretnie chciałem Cię zapytać, jakie jest Twoje stanowisko w sprawie certyfikatów SSL, bo z jednej strony się wydaje, że są bardzo ważne, z drugiej strony można powiedzieć, że dzisiaj jest coraz trudniej znaleźć stronę bez SSL-a, więc jak Ty to postrzegasz? Czy dzisiaj to jest jakiś istotny element w marketingu cyfrowym? Dokładnie, tak jak powiedziałeś, ciężko spotkać taką stronę czasem przy pracy z klientami. To jest pewnego rodzaju standard, więc w ogóle bym się nad tym nie zastanawiał, szczerze mówiąc. Mogę przytoczyć tylko taki kontekst techniczny. Ostatnio w podcaście SEO Fridays u Dawida Medwieduka Sebastian Heyman opowiadał o swoich testach związanych z indeksacją. Polecam przesłuchać całość, ale w skrócie sprowadzało się to do tego, że strony po wyłączeniu SSL-a miały większe problemy z indeksacją. Aczkolwiek to może być zmienne w czasie, trudno mi powiedzieć. Nie chciałbym tego traktować jako taki zero-jedynkowy, uniwersalny tip, który zawsze musi tak działać. Wydaje mi się, że to jest jakby na tyle już standard, że po prostu trzeba zapiąć tego SSL-a i o nim zapomnieć. Czyli takie must have. Czyli słuchajcie, wygląda na to, że czasy, które opisywał Neil Patel kiedyś u siebie na blogu, gdzie mówił, że istnieje tam korelacja pomiędzy rankowaniem wysoko, a odsetkiem stron z certyfikatem SSL, w zasadzie te czasy już odchodzą trochę do lamusa, bo strony już wszystkie są dzisiaj zabezpieczone SSL-em, a przynajmniej powinny. No dobra, kolejne moje pytanie, Szymon, do Ciebie, dotyczy takiego warsztatu SEO-wca, jeśli chodzi o podział uwagi pomiędzy stroną, którą się zajmujesz, a konkurencją tej strony, czyli jak bardzo ważne jest na przykład monitorowanie pozycji konkurentów, czy to jest coś, co specjalista SEO Twoim zdaniem powinien robić, nie wiem, codziennie, raz w miesiącu, w jakiś zorganizowany sposób, czy się tym za bardzo nie przejmować i po prostu dobrze robić swoją robotę i się koncentrować tylko na swojej stronie. Pozycje są jedną z wielu metryk i zwłaszcza w przypadku większych projektów odchodzi się od oceniania efektywności SEO na podstawie pozycji poszczególnych fraz. Jednak są takie frazy, które dla wielu biznesów są kluczowe, które zarabiają pieniądze i tam wahania bądź jakieś większe spadki są bardzo istotne i często trzeba reagować. W związku z czym no myślę, że warto mimo wszystko jakiś taki zestaw takich fraz, które są takim papierkiem lakmusowym, monitorować, weryfikować to względem konkurencji, bo same wykresy widoczne czy ruchu nie zawsze pokazują nam całą prawdę. No mega, dzięki tutaj, że się tym doświadczeniem dzielisz. I na koniec, ty jesteś specjalistą od SEO, my jesteśmy specjalistami od hostingu, więc muszę Ci zadać to pytanie. Gdyby przyszedł do Ciebie Twój najlepszy przyjaciel i zapytał Cię, Szymon, jak ja mam wybrać hosting, to byś mu powiedział, że czym się należy kierować, jakimi kryteriami wybierając serwer dla swojej strony? Znaczy, na pewno bym poczytał opinie w sieci, bo tutaj jest kwestia przede wszystkim niezawodności tego typu rozwiązań. Jeśli jakieś rozwiązania są zawodne i jakiś hosting nie dowozi, no to łatwo można znaleźć informacje na ten temat w sieci. No i myślę, że też sama obsługa klienta jest tutaj ważna, bo właśnie jeśli zdarzy się jakiś problem nawet po naszej stronie i trzeba szybko interweniować, no to ta obsługa klienta jest kluczowa.
Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również.